Witam Was cieplutko i serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak odeszła przeszłość? Pewnego dnia w królewskim ogrodzie spacerowała pięknie utrzymanymi dróżkami, bo ogrodnik dbał o ten ogród. Spacerowała królewna. Poruszała się z wdziękiem. Mówiła do kwiatów, wołała ptaki. Było jej tak ogromnie wesoło. Właściwie to był dla niej dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj upłynęło 10 lat od czasu, gdy wyszła za mąż i była w tym związku ogromnie szczęśliwa. Teraz przyszło jej do głowy na myśl, żeby przypomnieć swoją suknię ślubną. Usiadła na ławce i zaczęła przypominać. W tym samym momencie pojawiły się w ogrodzie trzy dziewczyny. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Królewna była bez widzenia ich, bo one żyły zupełnie w innej rzeczywistości. Ale dziewczyny zaczęły rozmawiać. Przeszłość powiedziała do teraźniejszości. O, królewna rzadko rozmawia o czymś, co jest związane z przeszłością. Teraźniejszość spojrzała na królewnę, która w tym momencie siedziała na ławeczce i rzekła do przeszłości, ale słuchaj, ona właśnie przypomina suknię ślubną, tą, którą 10 lat temu nałożyła w momencie wielkiej uroczystości. O, rzeczywiście, długo już była bez potrzebowania mnie. Dobrze chociaż, że sobie to przypomniała. Ciekawe, dlaczego sobie przypomniała? No, wiesz, pewno dlatego, że właśnie upłynęło 10 lat od tej chwili i być może to jest ten powód i ta przyczyna. No tak, ale to chwilę pomyśli o przeszłości, o tej sukni i znowu o przeszłości zapomni. Rzadko jej jestem już potrzebna. Ona praktycznie żyje w teraźniejszości. I przeszłość spojrzała na teraźniejszość. To prawda, rzekła teraźniejszość. To prawda. Królewna już jest dojrzałą osobą. W związku z tym wie, jak trzeba porządkować swój zasób leksykalny. Trzeba rozliczać się z przeszłością, zaglądać do niej i wszystko to, co miało prawo być na plus czy na minus, porządkować mechanizmem zmiany, rzekła. To fakt, rzeczywiście tak jest, ale już coraz mniej mnie królewna potrzebuje. Trochę smutno, powiedziała przeszłość. A co ja mam powiedzieć? Rzekła przyszłość. We mnie weszła dopiero dwa razy i właściwie spełnia się w swoim życiu. Raz, kiedy urodziło się im pierwsze dziecko, a drugi raz, kiedy urodziło im się drugie dziecko. Urodzenie było spełnieniem i to było tyle. Ty się ciesz, przeszłość, że jeszcze królewna coś wspomina. No tak, cieszę się, ale najlepiej to ma teraźniejszość. Przecież to bez znaczenia, rzekła przyszłość. Jak dopracuje coś w teraźniejszości, to przejdzie do przyszłości. No tak, rzeczywiście tak jest. To fakt. No ale... A ponadto, jak wyczyści przeszłość, to
będzie szczęśliwsza. Przecież pewnie jej tego życzysz, bo dużo zrozumie ze swojej przeszłości. No tak, to już mnie w ogóle przekonałaś. Rzeczywiście, to fakt. I w tym momencie królewna, która siedziała na ławce, wspominając suknię ślubną, przestała o tym myśleć. Więc w jej zasobie leksykalnym, w jej zbiorze słów, przeszłość się wycofała. Królewna była w teraźniejszości. Wstała z ławeczki i znowu zaczęła rozmawiać z kwiatami, z ptakami. Zobaczyła ogrodnika daleko, który podlewał kwiaty. I rzekła głośno: jednak muszę zajrzeć jeszcze do swojej przeszłości, bo aczkolwiek już ta przeszłość suknią ślubną odeszła, brak potrzeby wspominania, bo wszystko już wiem o tej chwili życia i wszystko rozumiem, to jednak wiele jeszcze spraw i rzeczy jest do zrozumienia. Muszę się pochylić nad swoją przeszłością. I wtedy gdzieś w jej środku, w wnętrzu, usłyszała delikatne brawo. To przeszłość się cieszyła, że znowu królewnie będzie potrzebna. Trzy słowa: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość istnieją w każdym życiu, w życiu każdego. Warto się zatem zastanowić, czemu one służą i kiedy przeszłość odchodzi, w zakresie czego, a nad jaką być może przyszłością, gdy przychodzi na to czas, można, trzeba, dla dobra zrozumienia, dla wspólnego dobra popracować. Dziękuję, cześć Wam.